Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 156 odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak wiemy, nadal eksplorujemy i mamy tej eksploracji jeszcze naprawdę dużo. Jak widzicie, tych znaczników wcale jakoś nie ubywa. No jeszcze ich tu trochę jest. Szczególnie, że tu są jakieś dwa silne potwory, za które pójdę się zabrać gdzieś około 30 levela. Jeszcze tu jest masa tych znaczników. Więc mamy jeszcze co robić, ale ja bardzo szybko chcę jak najszybciej zrobić dużą część tych znaczników, żeby się już z tym nie pierdzielić. Tylko żeby po prostu cisnąć jak najszybciej. Kolejne części kontrabandy będę wyławiał ekspresowo. Dobra, to pielce. Gdyby to były arielki, to one już dawno by siedziały mi na łódce. Dobra. Jedziemy dalej. Zbieraj wszystko, Geralt. Zbieraj, zbieraj. Musimy też jajo potwora jeszcze gdzieś znaleźć. Nie wiem, nie mam absolutnie pojęcia, z czego mógłbym to jajo potwora zdobyć. I mam oto mega ból dupy, bo bez jaja potwora nie jestem w stanie ulepszyć sobie rzeczy ze szkoły wilka. A chciałbym wam na pewno pokazać ulepszony właśnie set ze szkoły wilka. Chciałbym wam pokazać wszystkie te sety w tej serii. Właśnie wszystkie, jak wyglądają, zarówno ze szkoły wilka, gryfa, jeszcze niedźwiedzia mamy, a niedźwiedzia jeszcze w ogóle nie zacząłem robić. Dobra. Jakieś 45 stopni na prawo i płyniemy po kolejny znacznik. Mniej więcej w tym kierunku powinien być, więc płyniemy. Z każdym takim znacznikiem też posuwamy się trochę w stronę... tego kupca, który jest nam potrzebny do zrobienia questa. No, wysiadaj, Geralt. Kilka odcinków temu zwróciłem uwagę na to, że Geralt właśnie nie używa wulgaryzmów, co jest właśnie takim, czym właśnie różni się od tego netflixowego Geralta, dlatego też nie podobał mi się, tak średnio podobał mi się ten netflixowy Wiedźmin, jeśli mam być szczery. Tam właśnie ten moment, kiedy Geralt dowiaduje się o dziecku przeznaczenia i tak dalej. Tam jest taka scena, gdzie on tam mówi, że spokojnie, nie chcę tam waszych dzieci, że coś takiego. Potem ta matka Ciri nagle wymiotuje, że niby to jest oznaka tego, że ona jest w ciąży. No okej, spoko. Geralt tak, kurwa. No i to jest tak, takie bardzo niegeraltowe to jest. Geralt na pewno w ten sposób by nie zareagował z tego, co widzimy w książkach, jak i w grze. No, ale wiadomo, to jest netflixowa interpretacja. Dlatego właśnie netflixowy Geralt średnio mi się podobał. Poza tym netflixowy Geralt nie miał brody, a Geralt musi mieć brodę. Geralt jako szwendający się po lasach dziad musi mieć brodę, musi być zarośnięty. A my musimy zrobić małą przerwę. Ale zaraz wracamy. No dobra, ciśniemy dalej. Wsiadaj, Geralt, płyniemy dalej. Co my tu mamy dalej?
O kurczę, następna znajdźka jest dosyć daleko. No dobra, płyniemy. Nie ma co czekać. Lekka korekta kursu na lewo i płyniemy. Nie wiem, czy jest to sterburta czy bakburta. Na prawo jest chyba sterburta. Jeżeli ktoś zna się na marynistyce, niech powie, bo ja zawsze to mylę. Ja tylko wiem, gdzie jest burta, dziób, rufa, wiem, do czego służy maszt i ster, ale takie rzeczy jak na... Wiem jeszcze, co znaczy przeciągnąć kogoś pod kilem, ale takie rzeczy jak właśnie na przykład sterburta, bakburta, czy nazwy tych wszystkich wiatrów, no to niestety typu... nie, Golfstrom to chyba nawet nie jest wiatr, to jest chyba... prąd zatokowy, tak mi się wydaje, że to nawet nie jest wiatr, ale nazwy tych wszystkich wiatrów, no to też niczort. Więc jak ktoś z was się na tym zna i właśnie wie, czy w prawo to jest bakburta, czy sterburta, no to niech da znać. Ja pewnie z jakimś tam opóźnieniem to zobaczę. No nie wierzę. No właśnie, bo już w to aż nawet nie chciałem wierzyć, że tajemnicze miejsce bez strzegących go jakichś chociażby topielców. Zastanawiam się ciągle, z czego leci to jajo potwora. Mam wrażenie, że na pewno z gryfa jakiegoś może mi ono polecieć. Coś tak mi się wydaje, że właśnie jajo leci z gryfa, więc jeżeli wiecie, z czego leci jajo potwora, a ja na przykład... jeżeli wiecie, z czego leci jajo potwora, a jest jeszcze przed końcem marca, to dajcie znać, bo to jest odcinek, który pojawi się według moich obliczeń w pierwszy weekend marca, więc prawdopodobnie mam już nagrane w tym momencie, kiedy wy to oglądacie, ja już mam nagrane odcinki na cały marzec, więc jeżeli wiecie w tym momencie, no to dajcie znać, może jeszcze akurat nie udało mi się wyfarmić tego jaja potwora i może akurat wasz komentarz pomoże ulepszyć ekwipunek ze szkoły wilka. Dobra, ostatni łyczek kawy, kawa się niestety skończyła. To jest straszne, że nie mam już kawy, a nie chcę mi się iść robić nowej. Ukryty skarb? O, to jest ciekawe, taka skałka. Aczkolwiek są nacje na tej planecie, które nawet z takiej skały by zrobiły kwitnący port. Są takie narody na tym świecie. I to ja nie mówię o świecie Wiedźmina. Jest tu jeszcze coś? Nie. Szkoda, myślałem, że może chociaż jakiś quest właśnie tam będzie. No dobra. Co teraz? Opłynąć tą wyspę?
i zahaczyć o te dwie miejscówki. No dobra, to płyniemy. Coś czuję, że jedna z tych miejscówek to będzie zatopiony statek. Ach, Geralt, kurde, mistrz nawigacji. Potrafi się rozwalić o skały, ale w takim miejscu to przepłynie. Tak jak myślałem. Opuszczony statek. Paski skóry chyba też są potrzebne do... ...do naszego ulepszania broni. Ile ich tu jest? Dobra, teraz już wiem, że wciąłem wszystkie. Szkoda, że nie ma z nich lutu jakiegoś. O, tu jeszcze coś jest chyba. Jakieś skrzynie tu widzę. Ciekawe. Chodźmy, zobaczmy, co tutaj jest. O, tu jeszcze są skrzynie. Dobra, jest też przeciążony Geralt. Standard. Okej, dobra. Dostańmy się do naszej łódki, zbierzmy jeszcze tam ten jeden znacznik i popłyniemy wtedy do kupca. No dobra, Geralt dopłynął. Nawet się nie utopił. To jest trochę dziwne, że Geralt może być niesamowicie przeciążony, a i tak utrzymuje, zachowuje pływalność. Takie rzeczy potrafi tylko Geralt z Rivii, a ja widzę tam jakieś potwory chyba. Albo to są drzewka. Nie, to były akurat drzewka. Myślałem, że to są potwory. Teraz widzę potwory.
To jakieś takie marne low levele, jeśli mam być szczery. Nic ciekawego, jeśli mam być szczery. Jak tam z expem? Kurde, fajnie to wygląda. Jeszcze trochę i Geralt będzie na samym grindzie wbije level. Fajnie to wygląda. Tylko świadczy o tym, że eksploracja ma też zalety nie tylko, że tak powiem, materialne. Można też fajnie potekspić postać na tym. No dobra, popłyńmy zatem teraz do tego kupca, porozmawiajmy sobie z nim i spróbujmy mu opylić co nieco. Tylko tutaj z tego archipelagu trzeba się wydostać. O, w sumie to możemy wziąć sobie szybką podróż. No i już jesteśmy. No i ekstra. Teraz powinien się włączyć ten taki dźwięk cofającego auta. Chwila, spróbujmy tutaj ten... O, jest i handlarz. Wsia krew, nie wyglądasz na kogoś, kto lubi się targować. Jesteś z klanu Brockfar, prawda? Od zarania rodu. Chyba znalazłem coś, co należy do was. Ładunek z Drakaru, który rozbił się na północ od Artskeli. To musiał być gniew Hemdala. Z miesiąc temu popłynęli łupić wybrzeże, ale nie wrócili. Słuchaj, no, nie znalazłeś tam może przypadkiem zdobionego miecza? Należał do kapitana. Jego rodzina pewnie będzie chciała go odzyskać. Znalazłem i chętnie go oddam. Za uczciwe znaleźne. Wiadomo, u nas się inaczej nie godzi. Dzięki. Jak się pośpieszycie, to może odzyskacie pozostały ładunek. Tak zrobimy. Zaraz skrzyknę ludzi. Dzięki za wieści. Nie ma za co. Bywaj. O, no proszę. 75 punktów expa ekstra. Brakuje nam już tylko 53 punkty do następnego levelu. To jest... Nie wyglądasz na kogoś, kto lubi się targować. Pokaż mi za to swoje towary. Pokaż, co tam masz i zobaczymy. No niestety, jesteś totalnym biedakiem, ale masz, przynajmniej cię wyposażę trochę na tą wyprawę w poszukiwaniu tego waszego tam skarbu, czy po co to wy tam macie płynąć. Mój Boże, to naprawdę jacyś biedacy. Bywaj. Bywaj. Dobra. Ruszamy dalej. Fajny, szybki quest, muszę przyznać. Fajnie się go robiło. Nie był jakiś turbo skomplikowany albo bardzo pochłaniający czas.
takie questy lubię najbardziej. Teraz jeszcze bardziej by mnie cieszyło, gdybym miał możliwość szybkiej podróży tutaj, ale nie ma takiej opcji, więc trzeba tam popłynąć standardowo i zeksplorować tutaj potem ten kawałek. Tu, potem popłyniemy tutaj, zahaczymy o to miejsce i wrócimy do Cerys i będziemy mieli zeksplorowane wszystko. Tu jeszcze jest miejsce, które musimy zeksplorować, ale nie mam tam nawet jak dostać się przy pomocy... A nie, bo to przystani tam nie mam. Dobra, może szybka podróż mi się tam trafi. Zobaczymy. Na razie płyniemy. Ruszajmy zatem z dalszą eksploracją. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze w tym odcinku może wbijemy 27 level. Fajnie by było. To będzie oczywiście kolejny punkt do rozdania dla naszej postaci. Aczkolwiek dla mnie istotny jest 28 level, bo 28 level daje nam ten skill, ten slot na mutageny. Co, jak tam? No, brakuje jeszcze 39 expa. Naprawdę, zaraz na samej eksploracji zaraz wbije ten level. Dobra, musimy się dostać w tamto miejsce. O, teraz jesteśmy wycelowani idealnie w tajemnicze miejsce, więc płyńmy. Jak słyszymy, nie mamy kombatu, to jest najważniejsze. Strasznie nie lubię grać w kombacie. W kombacie gra się syfiato. Jest to po prostu bo po prostu nie można save'ować, tak jak to wspominałem już wcześniej, w którymś odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się też pokonać tamtego cyklopa, który jest przy tym tajemniczym miejscu, bo jak wiemy, cyklop strzeże nam jednego miejsca mocy, które bardzo chciałbym sobie zaliczyć, bo to byłby kolejny punkcik, który mógłbym sobie wydać właśnie w skupienie. Wprawdzie skupienie będę mógł odblokować dopiero na... będę mógł aktywować ten skill dopiero na 30 levelu, bo jak wiemy, 30 level dopiero odblokowuje nam ostatni slot na skille i wtedy będę mógł dopiero przerzucić sobie jeden z tych slotów, z tych talentów takich niebojowych, że tak powiem, typu właśnie jak mocne plecy i tak dalej, będę mógł dopiero wtedy przerzucić go w ten... ten slot po prawej, który odblokuje nam się na 28 levelu około. Wiecie, o co mi chodzi, już wam pokazuję. O, skupienie wrzucimy tutaj. Ten rytm dobowy przerzucimy wtedy tu. Problem w tym, że ta kieszeń odblokuje nam się na 30 levelu. Więc no na razie do 30 levela chciałbym wyekspić jeszcze ten trening siłowy oraz to stopienie pancerza. Chciałbym mieć maksymalnie rozwinięte. Tak, żeby potem nie musieć się tym martwić.
Dobra, mamy to. Jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj. Dobra, i następna miejscówka jest przy tej dużej wyspie. I tam widzę ma... Aha, to przy tym, to ten statek. Dobra. Mhm. Czyli chyba tu muszę... na jego pokład się dostać, tak myślę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że muszę się na jego pokład dostać. Zaraz zobaczymy. Chyba tutaj, tędy chyba, co nie? Albo i nie tędy. Może zatem od drugiej strony jest wejście gdzieś. O, chyba że tędy mam wejść. Tylko tutaj drzewko mi znowu przeszkadza, ale tędy jakoś. Cholera. Chyba się tam nie dostanę. Nie no, no jak to, że ja się nie dostanę gdzieś. Zaraz znajdziemy tam drogę. O, tędy po skałach pójdziemy. Dawaj, Geralt. Hop. 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 Dawaj, Geralt, dawaj, 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 Geralt, jak kozica. Dawaj, Geralt. Kurde, Geralt, bądź kozicą. Geralt, bądź kozicą. Geralt, powtarzaj sobie, jestem kozicą. Dasz radę. Jak koza, Geralt. Dawaj, jak księżniczka. Księżniczka dała radę uciec od tego, jak był tam. Od guślarza, to ty dasz radę... wejść tędy. No, dawaj, 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 Geralt. O, proszę. I weszliśmy. Teraz pytanie, czy było warto. W ładowni nie ma nic ciekawego. Może w kajucie kapitańskiej będzie trochę lepiej. O, coś tu jest. Pamiętnik połykacza płomieni. Mniejszy glyf. Książka, zrób to sam. Ile razy psioczyłeś na krawca, który krzywo ci koszulę uszył? Ile razy awanturowałeś się z kowalem, który miesiąc jednej podkowy wykuć nie zdołał? Ile razy musiałeś zapożyczyć się u rodziny, bo płatnerz za wyklepanie byle hełmu zażyczył sobie kowirskiej sumy? Dość tego, basta, mając na potorędziu niniejszą książeczkę i proste narzędzia, będziesz w stanie sam wykonać podstawowe naprawy, a może nawet zrobić coś od zera. Pokaż więc zdziercom z gildii rzemieślniczych i innym partaczom, gdzie się ręka zgina i do roboty. No jasne. Ten tak zrobił, że rozwalił cały statek.
Może tu jeszcze będzie coś ciekawego. Nie, tu nie ma już nic wartościowego. Na tym też myślę sobie ten odcinek zakończymy, ponieważ jest wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie, a ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z trzeciego Wiedźmina. Gdzie? Co zrobimy? Gdzie znowu popłyniemy do Kertorde? Znowu sprzedamy wszystko, co tam nazbieraliśmy. Ogólnie ogarniemy sprzedawanie całego tego syfu. Znowu wypłyniemy, ogarniemy część tutaj tych znajdziek, ale może najpierw przeniesiemy się tutaj, żeby mieć bliżej i wtedy zaczniemy jakoś to tutaj eksplorować. No ale to dopiero w kolejnych odcinkach, tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.